Cześć, z tej strony Gost Tomasz i witam Cię na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie to krótki filmik pokazujący Wam fajną możliwość pomnażania swoich darmowych Thundercore'ów. Jeżeli nie wiesz, czym jest Thundercore, obejrzyj sobie mój poprzedni filmik na temat darmowego zbierania TT. Ale nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Pojawiła się tak zwana aplikacja, czyli wchodząc sobie w zakładkę Home, wybieramy zakładkę DeFi, wybieramy tutaj TT Farm. Co to jest za aplikacja? Tutaj kupujemy tak zwane kury. Teraz tak jak widzicie, kura wysprzedana za 99 bastów. Daje nam 24 jajka, a APR jest 5000%. Jak to wygląda? Czyli wrzucając 99 boostów po jednym dniu i 4 godzinach otrzymamy 3996 Thundercore'ów. Jak to kupić? Nie kupimy tego za Thunder. Jak widzicie, ja mam 797 i 3 bosty. Czyli trzeba po prostu zrobić swapa z Thundera na boosta. Oczywiście Thundercore ostatnio współpracuje ze Smart Chainem, więc mają własny most, własnego swapa, DEXa, więc można to zrobić wszystko na aplikacji. Czy to się w ogóle nam opłaca? No zobaczmy, po jednym dniu z zainwestowanych 99 boostów otrzymamy 3993 tandery, tak? Czyli wróćmy na tego DEXa, zrobimy swapa. Czyli z tandera chcemy zamienić na boosty. Czy się opłaca? 99 boostów jest wartych 3519 tanderów, czyli tak naprawdę no, po jednym dniu pomnażamy swoje tandery o ponad 400 sztuk. Oczywiście na tą chwilę wykupione jest, codziennie są dodawane nowe kury. Oczywiście kwota ta była przykładowa, tak? I to jest jedna z lepszych farm, oczywiście są mniejsze tutaj kwoty. Tak jak za 9 dolarów, za 999 dolarów, za 100 tysięcy dolarów, działając za 176 dni. Ale tak jak widzicie, tu jest za 6 boostów. Właśnie chcę ją sobie zamiar kupić. Działająca przez 4 dni, znosząca 2 jajka dziennie. Także mam 3 boosty, brakuje mi 3. Jak to zrobić, od razu Wam pokażę. Także wracamy sobie na TT Swap. Wybieramy sobie basta. Jak miałem 3 basty, czyli po prostu znaczy, 3, czyli do 6 brakuje mi 3, czyli zamieniam 106 tanderów, po prostu mi to zesłapuje, robimy swap. Opłaty są po prostu tutaj mikroskopijne, moim zdaniem mniejsze niż nawet na Binance. Widzicie, zmniejszyło się o daną kwotę. Także wrócimy, zobaczymy na wallecie, czy mam. No mam 6 bastów. Czyli wracamy sobie home, zakładka DeFi, TT Farm. Czekamy, aż się wgra po prostu. I po prostu zakupujemy daną kurę. Opłaty, no, tak jak widzicie, są mikroskopijne, nawet nieodczuwalne są. I przez 4 dni, 2 razy dziennie będzie nam znosiło jajko. Odebranie tego jajka od razu nam dodaje tandery, tak? Czyli no, tak jak widzicie, kupione. Teraz oczywiście tutaj są te na sprzedaż, które można kupić, a tu są moje akurat farmione, tak? Czyli tak jak tutaj widzicie, kupione mam za 5 boostów kurę.
która mi znosi, jedno jajko jest warte 26 tanderów, tak? Oczywiście cała inwestycja 265 tanderów zwróci mi się i przestaje po prostu tak działać po 10 dniach, tak? Jeszcze 3 dni będzie żyła, tak jak widać, 6 jajek już odebrałem. I tak jak widzicie, zakupiona kura, 7 jajek, każde jajko daje po 30 tanderów, tylko ona razy 2 będzie dawać, tak? Jak widzicie, zegar jest co 12 godzin. Także świetny pomysł na pomnażanie swoich tanderów. I to by było może na tyle. Także krótki film dla Was, jeżeli ktoś chce pomnażać, a nie tylko kopać, bo oczywiście codziennie, poprzez codzienne logowanie możemy odbierać cząstkę tandera, tak? Tak jak tutaj odbieramy cząstkę tandera i... Czyli oprócz tego można sobie wykopane już swoje tandery pomnażać poprzez farmę. Oczywiście, jeżeli ktoś jest już bardziej na rynku i chciałby wrzucić tander w płynność, również pojawiła się fajna farma. Tak zwany Pipstone w parze właśnie z Perper. Farma nazywa się Peps Today. Token ten jest warty 40 centów. API jest na wysokości 1138%. Więc jakby ktoś chciał jeszcze sobie dodatkowo tandery wrzucać w farmę, no to tutaj mamy możliwość taką. O, tak jak tu widzicie, 1331%. Można wrzucić to w stake i po prostu nadawać płynność, przez co będzie zarabiało się ten perp warty 40 centów. To by było na tyle. Jeżeli Ci się filmik podoba, daj łapkę w górę. I działajcie, jeżeli macie ochotę zbierać tandery. Trzymajcie się. Pozdrawiam.